Czy ten naderwany mięsień łydki na Mistrzostwach Europy już jest w zupełności zaleczony? Tak, jest w zupełności zaleczony, obciążenia na treningu były już normalne, także to jest dział zamknięty, już o tym nie myślę, skupiam się teraz na igrzyskach i na starcie na igrzyskach olimpijskich. Czujesz już to ciśnienie, to presję przedstartową? Nie, zdecydowanie nie. Na razie mamy spokojną, luźną atmosferę w pokoju. Jest wesoło, nikt nie rozmawia jeszcze o startach, o tym, co się wydarzy za kilka dni. Także tutaj na pewno jeszcze nie ma żadnej presji ani ciśnienia. 3000 metrów z przeszkodami przy takiej pogodzie daje chyba szansę, no są chmury, lekki deszcz, temperatura nie za wysoka, dają chyba szansę zawodnikom z Europy, białym. Znaczy, no, na pewno warunki bardziej sprzyjające niż upał duża wilgotność. Jednak no, tutaj na starcie jak staniemy, wszyscy będą mieli takie same warunki, więc no, ciężko tutaj mówić, że ktoś ma lepiej, ktoś gorzej. Cel minimum i maksimum? Cel minimum to chyba awans do finału, a w finale może wydarzyć się wszystko. Nie chciałbym tutaj wieszać medali czy mówić, że który będę. Jednak na pewno jeśli stanę na linii startu, to dam się wszystko i będę walczył do ostatniego tchnienia. Ale gdzieś tam na te, nie wiem, 8-15, może nawet szybciej, jesteś gotowy? Na pewno jestem bardzo dobrze przygotowany, czuję, że nogi się kręcą, forma jest rosnąca na pewno. Także jeśli będzie trzeba biegać szybko, będę leciał bieg na rekord życiowy i tutaj bez dwóch zdań jestem w stanie go poprawić.